Tym filmie, jako wolne miasto Gdańsk, postaram się wyzwolić od Polski. I od razu wyrekrutuję tu jakieś wojsko, ustawię podatki towary inwestycji oraz ustawię punkty badań. Mniej więcej w taki sposób. No i dobra. I teraz mając tyle wojska, ja chciałbym to rozegrać na dwa sposoby. Najpierw od razu się wyzwolić od Polski i zobaczyć, ile mogliśmy się utrzymać, a później, jeśli to się nie powiedzie, jeśli byśmy upadli czy coś, to zaatakować trochę państw i wtedy się dopiero wyzwolić od Polski, żebyśmy byli troszeczkę potężniejszym miastem w sumie, a nie państwem. Więc najpierw tutaj deklaruję niepodległość i dobra, jeszcze nie atakuję. Czemu nie mogę usunąć rozkazu? A, to i, dobra, to już po człowieku ofensywa. Niech będzie. No i dobra, ja tutaj postaram się jak najdłużej tylko się da utrzymać tutaj. Chciałbym z nimi tutaj pogadać jednak o pokoju, na który oni się nie zgadzają. Gdybym zaoferował im taki pokój, że ja, nie wiem, że ja po prostu będę wolny, to też się nie zgadzają i to nie wygląda już tutaj na tym froncie najlepiej. No, dobra. To nie miało jednak sensu. No niestety, bywa. No i tutaj kapitulacja, więc pora spróbować z kolejnego sposobu, o którym mówiłem wam wcześniej. Czyli najpierw jako wolne miasto Gdańsk sobie może całe implanty zajmę. Jeszcze pofarmię sobie po prostu na gorszych państwach i wtedy zobaczymy. Okej, więc od razu rekrutuję jakieś wojsko w Gdańsku i punkty technologiczne w podobny sposób co wcześniej rozstawię. Nie ma sensu jakoś tutaj inaczej kombinować. Coś takiego. Tym razem nie dałam nic zarządzania. No dobra. Jakie państwo z implantów jest najgorsze? Najgorsza jest Estonia, więc ja już tam płynę pod Estonia. Jeszcze nie mogę wypowiedzieć wojny, już mogę. Nie desantuję im się na stolicę, bo zapewne w stolicy mają potężne wojsko. No i jeśli się nie zgodzą na pokój, to jest koniec moich podbojów. Polski nie wzywam jeszcze. Ty, no Estonia mnie podbiła. Ale oni chcą mnie zachować? Aha, oni nie chcieli mnie wziąć. Oni mnie zaatakowali, wzięli mnie, ale nie chcą brać moich terenów. Ale niestety straciłem całe swoje wojsko, więc trochę słabo. Ale skoro Estonia nie wyszła, to drugim najgorszym państwem jest Litwa i może bym zaatakował tą Litwę razem z Polską. To by już miało jakiś większy sens. A w międzyczasie to może dać łapkę w górę, suba, wpić na serwer Discord, wbić na kanał Sobie Plus oraz zajrzeć opcję wspierający. Oraz komentarz z pomysłem na film, gdzie napiszesz frazę pomysł na film. Dobra, ile tak na Litwę bym potrzebował wojska? Z 10 koła wystarczy. Ja powiem, wezwę od razu sojusznika też. Chociaż mając takie wojsko, chciałem powiedzieć, że większego problemu być tutaj nie powinno, ale Polska mnie atakuje, czemu? Oni mieli sojusz z Litwą czy coś? Nie. Chyba po prostu taki zbieg okoliczności. O co chodzi? Dobra, biorę sobie tutaj taki pokój, żeby w razie czego mieć jakiekolwiek tereny. Jestem odcięty tutaj od Polski, więc super, że wziąłem taki pokój. I się tutaj z Polską dogadajmy może. Taki pokój byłby idealny, wiecie? Aha, oni sobie wzięli dostęp wojskowy. No to nieźle. No to koniec po mnie. Ale o co chodzi? Coś się stało naprawdę złego, że akurat takie coś się musiało wydarzyć. Mogą mi skorzystać wtedy z handlu, no ale z handlu nie chcę korzystać. Więc kolejna próba. Celem jest odłączenie się od Polski oraz nieupadnięcie. Teraz znów zaatakuję z Polską od razu w pierwszych turach Litwę i Polska mi wypowiada wojnę. Mimo tego, że wzywam sojusznika. Jakby ja wzywam Polskę do wojny z Litwą, a Polska mi wypowiada wojnę. Dobra, desantuję się tutaj na Gdynię i nie wiem, może ja muszę kogoś innego zaatakować czy co? Nie wiem. Dobra, to pozostała mi ostatnia opcja. A ostatnią opcją jest rozwiązanie całego swojego wojska, danie dużo przyrost ekonomiczny i przyrost populacji, utrzymanie wojska trochę i wpływy z podatków też trochę, zainwestowanie 70% moich przychodów w inwestycje i takie siedzenie i czekanie na, nie wiem, aż cokolwiek będziemy więcej znaczyli. No czyli po prostu muszę sobie tak posiedzieć i poczekać. No wiem, może w międzyczasie nawet Polska upadnie i sobie tak o, się odepnę od Polski. Jestem ciekaw, czy bym zaatakował inne państwo niż Litwę? To czy Polska też by mi wypowiedziała wojnę? Bo szczerze aktualnie nawet nie wiem. Polska mnie chce wezwać do wojny z Łotwą. I to jest niby mój moment. W sensie, to jest jedyna opcja, żeby zyskać teraz jakieś tereny w sumie. Więc wypowiem tą wojnę, przestanę inwestować w inwestycje, wyrekrutuję z 3000 wojska i się zdesantuję i Polska mi teraz nie wypowie wojny, a ja sobie mogę wziąć całą Łotwę za pomocą glitcha. Ej, nie wiem, czy to nie będzie zbyt już chamskie. Nie, nie będzie. Dobra, biorę sobie całą Łotwę. Po prostu dostałem to za bohaterskie 3000 wojska, które się zdesantowało na Liepaje. Okej, nie powinniście mieć co do tego złudzenia, że to jest uczciwy chłopie ten deal. Uczciwa konferencja pokojowa. A ja się boję teraz cokolwiek innego atakować, bo nie chciałbym takiej próby teraz stracić. A też oni się tutaj tak ustawili przy mojej granicy bardzo nieprzyjemnie. Ja bym tutaj zaczął z nimi poprawiać relacje. Znaczy ja wiem, że oni mogą też tutaj tak stać przy mojej granicy tylko dlatego, że chcą się od zachodu prawie czego bronić przed Niemcem i tutaj od wschodu przed, no też Niemcem, ale z terenów Prus.
Ale i tak to wygląda trochę niepokojąco. O, z Gdyni się już wycofali, okej. Okay. A mogę tutaj te łotewskie tereny powoli zacząć asymilować. I jakoś rozejść to wojsko w taki sposób, żeby ten przychód był jak najlepszy, jaki się tylko da mieć. I nie wiem, kiedy ja będę mógł się wyzwolić od Polski. Która jest Polska w rankingu w ogóle? 13 to jest wysoka pozycja. Ja raczej Polski w rankingu nie przebiję. Chociaż naprawdę bym chciał. Miałem taki plan, żeby ten wyzwolić się od Polski w momencie, w którym będę wyżej od nich w rankingu. Ale to będzie naprawdę trudne. Więc wydaje mi się, że wyzwolę się od nich, kiedy będę miał na granicy wystarczająco wojska, żeby się obronić przez jakiś czas i poczekać na to, aż będą chcieli rozmawiać o pokoju. A, i 70% mojego przychodu ma iść inwestycja. A ja tracę przez to. Wojna z Czechosłowacją. Wypowiem wojnę, zgrupuję wszystko w Rydze i postaram się też coś od tej Czechosłowacji wziąć. I dobra, no idziemy tutaj na Pragę po prostu. Ale zadłużam swoje państwo, to jest nieprzyjemne. A wojna się już skończyła. I znów mogę wziąć wszystko tutaj od nich. Czy ta gra na pewno miała tak działać? Nie wiem, coś takiego mogę wziąć. No dobra. No i pięknie. Napiszcie mi w komentarzach, czy pozwalacie mi używać tego glitcha, czy nie. Czy tylko w niektórych przypadkach tylko, ponieważ ciekawi mnie to. Ja też trochę wojska to muszę rozwiązać, żeby to państwo cokolwiek zarabiało i przestać tutaj inwestować w inwestycje. I zaraz sobie to wszystko tutaj zasymilujemy. O, a Niemcy są jedzone przez Niderlandy. Ciekawe. Ale Polska ma tu armię potężną, o jacie. 19 tysięcy wojska to nie przelewki. Albo oni z kimś jeszcze chyba wojnę mają. Ze Szwecją, ale mnie do tej wojny jeszcze nie wezwali. No dobra, nie muszą mnie wzywać. Ja mogę sam się chyba upominać o to, żeby dołączyć do wojny. Ale nie wiem, czy wtedy mi Polska nie wypowie wojny, bo to działa tak, że dołącz do wojny i wypowiedz wojna. I ja nie wiem, czy Polska się wtedy na mnie nie zdenerwuje. Bo ta gra jest, mimo tego, że to powinno dobrze działać wszystko, to jednak ta gra jest i tak bardzo pogliczowana, więc... No, wolę nie ryzykować tutaj wypowiadania żadnych wojen, dopóki Polska mnie w jakiejś wojnie nie chce. A, i też mam kasę na plusie, więc mogę asymilować Czechosłowację. I dostaję teraz punkty badań za darmo, chyba już zaczynam powoli dostawać. Więc to jest znak, iż to moje państwo się rozwija coraz lepiej, więc super. No i oczywiście... Oj, ja nie ustawiłem tutaj podatków i towarów, ja zapomniałem o tym kompletnie, co jest. Dobra, 60% PKB idzie w inwestycja po prostu. O, chcą mnie do wojny przeciwko Finlandiom. Przeciwko Finlandii w sumie. Czemu powiedziałem przeciwko Finlandiom? Nie wiem. 5 tysięcy wojska, które tutaj mam, powinno starczyć na to, żeby coś tutaj zyskać, żeby coś tutaj powalczyć po prostu. Jednak nie starczyło. A może ja bym wziął z nimi pokój? Nie, bo Polska się nie zgadza, bo przecież jestem w sojuszu z Polską. Ale wydaje mi się, iż przy następnej wojnie z Polską, ale nie tą z Finlandią, tylko przy jakiejś jeszcze innej, to już chłopie będzie moment, żeby się wyzwalać od tej Polski. O! Chcą pokoju, ale Polska się zapewne nie zgodzi. O, zgodzili się. Pięknie, dobra. I teraz inwestycje tutaj idą na maks, 80%. Albo już zaczynam zbierać pieniądze na to, żeby się od Polski powoli wyzwalać. Bo myślę, że to jest idealny moment na to. Znaczy, idealnym momentem będzie, jak Polska będzie miała jeszcze z kimś innym wojnę. No to już jest moment, w którym muszę zacząć się szykować powoli na wyzwolenie. Mógłbym niby skorzystać z handlu, ale nie chcę. Chyba, że jak będę miał inflację, to skorzystam z handlu i nie wiem. Nie jakiś Związek Radziecki wypowie wojnę, kopie Polsce, tylko jakieś mniejsze państwo, na przykład Szwecja czy coś. Takie bardziej, nie wiem, w którym Polska ma szansę konkurować. Ale wolałbym jednak, żeby jakieś państwo tak samo z siebie wypowiedziało wojnę Polsce. W sumie już mogę zmienić też rodzaj rządów, bo mój rodzaj rządów to demokracja, aha. Mój rodzaj rządów to jest państwo miasto. Chyba, że to się zmieniło po tym, jak zdałem jeszcze jakieś inne prowincje. No spoko. Ja tutaj zmienię sobie ideologię w faszyzm, które jest, nie wiem czy wiecie, ale najlepszą ideologią w tej całej, w całym Age of History. Najbardziej OP jest, najwięcej chłopie boostów itp. Więc sobie zmieniłem. Też mój kolor się troszeczkę zmienił, więc super. Znaczy super, no mi to tam nie robi różnicy. Może bym też zaczął coś tutaj inwestować w badania. No, poinwestuję trochę w badania. W sumie nawet zainwestuję, bo tracę kasę przez to. Niby mogę zacząć tak dać w badania 70%, żeby ten przykład był na zero, no ale na razie mogę trochę stracić. Jak będę miał 500 000, to... Albo nie, w sumie teraz już można dać tak gdzieś na to, żeby nic... Żeby był jakiś taki mały przychód, ale żeby te badania się rozwijały. Ty, oni z kimś mają wojnę. A nie, myślałem, że Polska ma z kimś wojnę, ponieważ bardzo mało wojska tutaj mają wszędzie. Dobra, wszystko w utrzymanie wojska leci. I tak gdzieś do 0,70 będę inwestował. O, z kimś mają wojnę? Ze Szwecją znów, dobra. To jest ten moment. Chciałem powiedzieć, że będę inwestował do 0,70 tego poziomu badań, jakoś tak to chyba można nazwać. Ponieważ już później według mnie nie ma sensu inwestować w badania, no ale wyszło jak wyszło. Ja tutaj
tutaj obstawiam całą, każdą swoją granicę. Ilość poborowych, okej. I nie wiem, czy opłaca mi się zadłużać swoje państwo w sumie. To już nie jest miasto, tylko państwo. Myślę, że tak. Myślę, że opłaca mi się zadłużać to, żeby mieć ten, żeby mieć więcej wojska. Dobra, tutaj jeszcze coś muszę w Czechosłowacji dorekrutować, bo tutaj mam najdłuższą granicę, a najmniej wojska tutaj wyrekrutowałem. Okej, ustawiam się tutaj na każdej granicy teraz. No i deklaruję niepodległość. Kto wie, może się zgodzą od razu, może wypowiedzą mi wojnę. Deklaracje niepodległości się nie zgadzają. Okej, wypalili się trochę na granicy. Oni pewnie są w szoku, że jestem tak dobrze przygotowany na to. Ja wiedziałem, iż oni mi wypowiedzą wojnę, ponieważ dowiedziałem się o tym w poprzednim życiu. Zaproponujemy dostęp wojskowy Szwecji, żeby w razie czego mogli wejść tutaj nas wesprzeć. A jeśli się nie zgodzą na zaproponowany dostęp wojskowy... Zgodzili się? Zgodzili się. Jakby się nie zgodzili na ten zaproponowany dostęp wojskowy, to bym, nie wiem, nie atakował z Gdańska, żeby Szwecja w razie czego mogła tutaj wbić i ich bić na jakimś froncie. No i pięknie, tutaj już po Polsce. Oni nie mają wojska, żeby mi stawić chłopie oporu jakiegokolwiek. Oj, ale to miała być ostatnia tura tej wojny, ale się przebili jeszcze do Kielc. Mam nadzieję, że nie będą tutaj tak uciekali bardzo niefajnie, ponieważ ja tego nie lubię. Oj, chyba jednak będą. Na każdą możliwą prowincję się rozbiegli. Niesamowite. Ale to już jest koniec. Tej wojny ja mam tutaj 100%. Żądam wasylizacji, reparacji wojennych. Anektuję ich. Co nie, oni mogą zostać moimi wasalami. Role się odwróciły. No ale jednak wolę wszystko dla siebie. Więc wolne miasto Gdańsk się wyzwoliło. Wolne miasto Gdańsk w końcu jest wolne. Tak w sumie można powiedzieć. Papa widzowie.